Siemanko, jestem Lucek, a to są moje wrażenia z grania w najnowszego Need for Speeda, którego miałem okazję przetestować na konsoli PlayStation 4. Nie ma to chyba większego znaczenia, chociaż jestem ciekawy, jaka jest różnica między PlayStation 4 a Xbox One, jeśli chodzi o samą grafikę. Ogólnie gra zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie, fajnie to wszystko wygląda, powrót stylu takiego undergroundowego. Nie wszystko wam mogę jeszcze powiedzieć, ale no myślę, że sporo z tego wideo się dowiecie. Graficznie gra wygląda świetnie, naprawdę ten nocny klimat dodaje jakiegoś takiego uroku do tej gry. W ogóle wszystkie gry nocą wyglądają lepiej graficznie i tutaj też tak jest. Jakieś tam kropelki, zabrudzenie na samochodzie, jak wjeżdżamy do garażu, na szybie jest jeszcze jakiś tam, nie wiem, szron albo błoto albo coś takiego, w zależności od tego, gdzie jeździłeś. Gdy driftujemy, jest taki fajne rozmycie ruchu. No nie wiem, jak wam to jeszcze inaczej wytłumaczyć, po prostu tak jak na zwiastunie tym ostatnim są pokazane te fragmenty gameplayu, tak gra wygląda w rzeczywistości. Ja nie mogę wam swojego gameplayu niestety pokazać z zamkniętej bety, ale warto właśnie obejrzeć ten ostatni zwiastun, bo no po prostu tak wygląda gra. W garażu, gdy dostosowujemy sobie samochód, wszystko wygląda tak dokładnie, jak to jest pokazane tutaj, pod względem graficznym. Także wygląda to naprawdę dobrze, cały czas praktycznie pada deszcz, są kałuże, jest mokro i no po prostu wszystko się ładnie świeci. Jest taki naprawdę undergroundowy klimat, powiedziałbym bardziej undergrounda dwójki, gdzie no wygląda to po prostu świetnie. Polecam wam zagrać, jeśli ktoś ma dostęp do zamkniętej bety Need for Speeda, to wie, o czym mówię. Naprawdę wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Samochody. Co do samochodów, mamy do dyspozycji naprawdę duży wachlarz wozów, które naprawdę wszystkim przypadną do gustu. Niestety, też nie mogę powiedzieć, jakie to będą. Będziemy się dowiadywać na dniach, no, w ciągu, aż do premiery, będziemy się dowiadywać, jakie będą kolejne samochody. Natomiast będzie jeden wielki powrót. Będą wozy kultowe z innych NFS-ów, będą starsze samochody, będą nowsze samochody, będą super samochody, będą samochody sportowe i będzie masa rzeczy możliwych do tuningu dla tych aut. Każdy będzie mógł dostosować dane auto do jakichś tam swoich upodobań. Przekrzywić koła, wyciągnąć je, założyć dystansę, przekrzywić z tyłu inaczej, z przodu inaczej, przyciemnić szyby, założyć od razu cały body kit albo każdy element z osobna modyfikować. Sam samochód praktycznie może się zmienić nie do poznania, jak już go sobie przetuningujemy, więc to nie jest tak, że jakoś te modele, jak kupujemy jakiś model, to już mamy go, i sobie nim jeździmy. Można ładnie go stuningować, zrobić z niego cacko, pomalować inaczej i naprawdę te samochody, bo grałem też z graczami online, każdy miał inny samochód i to było mega zajebiste. Co do tuningu, to wygląda tutaj sprawa tak, jak wspomniałem przed chwilą, czyli jest on bardzo rozbudowany, jest masa elementów do modyfikowania, możemy wybrać sobie profil opony, rodzaj opony, oczywiście opony, jeśli chodzi o wydajność, kupuje się oddzielnie, a opony, jeśli chodzi o wygląd, kupuje się oddzielnie. To jest to takie trochę dziwne, ale to jest gra arcade'owa, no nie? Na przykład można kupić sobie oponę z małym profilem i z grubym profilem, ale one jakby w żaden sposób nie wpływają na osiągi, to jest tylko jakby wygląd, a osiągi to jest odrębna jakby kategoria, tam się po prostu podnosi samochód do pewnej tam statystyki i tyle, tak? Nie ma tak, że jest pokazane, że na przykład samochód ma 700 punktów przyspieszenia. Jest dokładnie napisane, że masz 5 sekund do setki, że masz 300 powiedzmy kilometrów na godzinę prędkości maksymalnej, że masz taki moment, wszystko jest po prostu, ile masz koni. Nie ma tak jak w poprzednich NFS-ach, że tyle masz punktów na przyspieszenie, na przykład jak w Rivalsie miałeś 10 punktów prędkości maksymalnej, 10 punktów przyspieszenia i 9 powiedzmy prowadzenia. Tutaj wszystko jest ładnie rozpisane i naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Ogólnie tuning wizualny to jedno, bo jeszcze jest tuning osiągów i dostosowywanie samochodu. I tutaj ten cały tuning łączy się właśnie z prowadzeniem. To znaczy, jeśli samochody prowadzą się tak, jak sobie je dostosujesz. W sensie możesz zmieniać różne tam rzeczy związane ze skręcaniem samochodu, nie wiem, jakby to inaczej powiedzieć.
Możesz regulować ciśnienie w oponach, tak żeby samochód był bardziej albo przyczepny, albo mniej przyczepny, żeby lepiej driftował. Można zmieniać wiele rzeczy, których ja nawet nie jestem w stanie spamiętać. A naprawdę jestem z tego zadowolony, bo powiedzmy na początku samochód nie podobał mi się pod względem prowadzenia, ale pozmieniałem to, tamto, sramto i już od razu lepiej wchodzi w drift, albo jest bardziej przyczepny. To można sobie wszystko pozmieniać. Nie jest tak, że jest jeden pasek, że po prostu zmieniamy sobie powiedzmy na drift albo na przyczepność, tylko masz tam jeszcze kilka innych takich podpunktów, kilkanaście chyba nawet takich podpunktów, gdzie można dostosowywać sobie konkretne parametry danego samochodu do swoich jakby upodobań, powiedzmy prowadzenia. Także można sobie wypracować jakąś tam fajną furę, po prostu stricte pod nas, no nie? Samo prowadzenie, jak wspomniałem, można je zmieniać, jakby edytować w jakimś tam stopniu, ale przygotujcie się na to i ja podejrzewam, że będzie sporo hejtu właśnie na prowadzenie samochodów. Jest to coś zupełnie innego niż w poprzednich NFS-ach. Jeśli jesteście do tego przyzwyczajeni albo jeśli oczekujecie od tej gry, że będzie to jakiś symulator czy coś w tym rodzaju, bo sposoby czy możliwości tuningu na to by wskazywały, że można samochód jakoś tam odbierać bardziej symulacyjnie, no to nie jest to gra dla was, na pewno. Tutaj musimy postawić sprawę jasno, to jest gra arcade'owa, to nie jest symulacja. Natomiast jest sporo takich drobnych aspektów, które możemy sobie modyfikować, ale no powtarzam, to jest dalej gra zręcznościowa, nie symulacja. I tutaj z tym prowadzeniem na początku był problem, po prostu rozbijałem się o ściany, ale w miarę jak dostosowywałem sobie samochód, jak wkładałem nowe części do niego, ja ogólnie na początku tam spędziłem, nie wiem, ze 3-2 godziny grając w tego NFS-a. I powiem wam, że o ile na początku był problem z tym prowadzeniem, że samochód po prostu rozbijał się od ściany w moich rękach, nie dałem rady go opanować, tak już później jak go sobie przetunigowałem, jak sobie dostosowałem go, jak sobie po prostu dłużej pograłem w tą grę i przyzwyczaiłem się do tego sposobu prowadzenia aut, no to już było mi lepiej i już fajniej się powiedzmy wchodziło w zakręty, driftowało, czy po prostu jeździło ogólnie. Nie było problemu z wygrywaniem, a na początku to każda ściana moja dosłownie, więc musicie się na to przyzwyczaić, że jest to zupełnie inaczej i na początku mogą być po prostu problemy z tym, z tą jazdą. Jeśli chodzi o fabułę, to jest coś, co na mnie naprawdę zrobiło duże wrażenie. Mamy tutaj bardzo fajne przerywniki filmowe. Coś jak z Need for Speed Undercover, tylko że jeszcze bardziej dopieszczone są te filmy. Czujemy się po prostu jakbyśmy w tym byli. One są po prostu świetnie nakręcone, nadają fajny klimat, fajny flow tej całej historii bohatera, tych poszczególnych bohaterów, z którymi się spotykamy. Jest to zabawne, ale też nie tak strasznie drętwe, żeby się od tego nagle oderwać. Chociaż czasami chcesz przerwać już ten filmik, żeby wejść do akcji, jeździć, ścigać się, tak? Tych wyścigów oczywiście nie brakuje, chociaż przygotujcie się, że na początku będzie sporo tych filmów wprowadzających do fabuły i trzeba będzie je po prostu obejrzeć, żeby wiedzieć o co chodzi, żeby się wdrążyć w tą historię. Świat gry jest dość, jak dla mnie, problematycznym tematem, bo powiem wam, że troszeczkę się zawiodłem, a to dlatego, że w poprzednich NFS-ach ten świat był troszeczkę bardziej otwarty. Mówię tutaj o Rivalsie, mówię tu o Most Wanted, mówię tu o Need for Speed, Hot Pursuit. Te gry miały troszeczkę większy świat, a tutaj w tym Need for Speedzie wydaje mi się, że jest troszeczkę ciasno w tych uliczkach i mało jest takich miejsc, gdzie możemy się na przykład schować przed policją. Oczywiście ucieczka przed nimi nie jest trudna, ale brakuje mi takich, nie wiem, jakichś opuszczonych magazynów, gdzie można wjechać, miejsc, gdzie można się schować, gdzie można spotkać się z jakimiś graczami. Jest kilka takich miejsc, ale to jest kilka. Ja jeździłem po tym świecie, ja uwielbiam zwiedzać ogólnie gry sandboxowe z otwartym światem i jestem takim typem, który musi wszystko znaleźć, więc szukałem i naprawdę było ciężko znaleźć. Większość tych dróg to są takie wąskie uliczki, w które ciężko się czasami zmieścić nawet z tym stylem jazdy, chociaż mówię, że to też trzeba się przyzwyczaić do tej jazdy samochodem i do tego świata. Podsumowując, po jakimś tam czasie, jak się przyzwyczaiłem już do tego tytułu, naprawdę grało mi się bardzo fajnie i nie chciałem wracać, powiedzmy, do domu, żeby
żeby jeszcze chwilę pograć, potuningować nowy, nowo zakupiony samochód, który sobie właśnie kupiłem zaraz przed wyjazdem. Chcę wam powiedzieć, że jest to tytuł, na który naprawdę bardzo wiele osób czekało, na który... Które opisywało dużo osób w komentarzach pod filmami, na przykład z Need for Speed'a, gdy ktoś udostępnił, gdy po prostu EA Games udostępniło trailer, na przykład Need for Speed Rivals, gdzie pokazywana była personalizacja pod względem zmiany koloru kół czy zmiany koloru nadwozia. To wszystkich denerwowało, gdzie jest ten fajny tuning. I tu ten fajny tuning powraca, ale w nowej odsłonie, nie tak jak że kiedyś, wiecie, czy ja wspomniałem, że w ogóle będzie można montować system audio do samochodów? Jeśli nie, to sorry, ale będzie można montować system audio do samochodów. I on będzie oczywiście sobie grał podczas jazdy, bo gdy jeździmy podczas jazdy, słychać dźwięk z samochodu. I myślę, że jak się zainstaluje ten system audio, którego jeszcze nie zdążyłem zainstalować, wszystko będzie lepiej brzmieć, ale... Tego nie wiem, bo mówię, nie miałem jeszcze do czynienia z tym systemem audio. Aha, jeszcze jedno. Kamery z kokpitu nie ma, niestety. Albo stety, po co tutaj? To jest gra arcade'owa w końcu, nie? Jeszcze nie wspomniałem chyba o trybie online, bo to jest jakby taki mniejszy aspekt, bo tutaj nie ma co mówić tak naprawdę, jeśli to jest na taką małą skalę. Natomiast wygląda to podobnie jak w Rivals, podobnie, trzeba tu podkreślić, bo działa to naprawdę dobrze. Podczas jazdy dowolnej nie było żadnych lagów, po prostu gościu jechał koło mnie i wszystko było ok. Małe obciążenie serwerów, mało graczy i to też na pewno jakoś tam wpłynęło na rozgrywkę pozytywnie. Gra ogólnie jest bardzo stabilna. Muszę wam powiedzieć, że jest dopracowana już na tym poziomie, chociaż twórcy dalej słuchają jakichś tam sugestii graczy czy testerów i mówią, że cały czas będą jakąś tą grę dostosowywać do wymagań, chociaż oczywiście w zdrowym rozsądku nie zrobią stuprocentowo takiej gry, jaką chcą ludzie, bo to prawdopodobnie mija się z celem. A więc tutaj jest naprawdę fajna komunikacja między twórcami a odbiorcami i myślę, że wyjdzie z tego naprawdę fajny tytuł, z którego będę nagrywał dla was gameplay przy pomocy właśnie konsoli Xbox One. No i jestem ciekawy też, jak na Xboxie będzie wyglądał Need for Speed, na PS4 już wiem, a może jeszcze się coś do premiery zmieni pod względem wyglądu graficznego, ale wątpię. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną, trzymajcie się, na razie, pa pa.